Przyjechaliśmy tutaj popracować przede wszystkim nad siłą, nad wytrzymałością, nad kondycją i takie też treningi mieliśmy. Już powoli będziemy schodzić z tych obciążeń. Mieliśmy jeden sparring wygrany fajnie, na pewno to był fajny sprawdzian na zmęczeniu jak najbardziej, ale pokazaliśmy się na pewno z dobrej strony. Taktyczne wszystkie założenia wykonywaliśmy tak jak trzeba. Także sądzę, że ten obóz i pogoda i murawy i tutaj cały kompleks pozwolił nam na to, abyśmy się dobrze przygotowali do tego, żeby na następnym obozie już można było pracować przede wszystkim tylko na dynamice i na umiejętnościach piłkarskich. Najdłużej z nami jest Tom i on już się zdążył pokazać i ze strony piłkarskiej, ze strony tutaj umiejętności technicznych, ze strony wytrzymałości. Sądzę, że jest to bardzo dobry zawodnik. Był próbowany na boku obrony, teraz jest próbowany na środku, na defensywnej pomocy na środku. Także sądzę, że ma duże szanse na to, żeby zostać we Wrocławiu. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi tutaj o Fina, jego na pewno mniej widzieliśmy w treningach, zarówno jak i w meczach. Na pewno ma umiejętności piłkarskie, ale czy przekona do siebie trenerów, to nie wiem, zobaczymy. Japończyk, no, na pierwszy rzut oka wydawało się, że będzie go łatwo przepchnąć i się pomyliliśmy, bo naprawdę bardzo umiejętnie zastawia piłkę i bardzo dobrze wyszkolony technicznie, dużo spokoju, może troszeczkę mniej biega, ale to nad tym można na pewno popracować. Jeżeli chodzi o naszych wychowanków, o chłopców, o Polaków, z nimi styczność miałem, jak przychodziłem tutaj do Śląska pierwszy raz, czyli rok temu, i od tego czasu na pewno zrobili bardzo duży postęp i zarówno Danek, zarówno Misiu, zarówno jak Fedyn, który był na wypożyczeniu, i widać, że mu bardzo dużo dało to wypożyczenie, że grał. I fizycznie, i piłkarsko rozwinęli się dość mocno. Mamy świadomość, w jakim miejscu jesteśmy w tabeli. Mamy świadomość, jaki mamy potencjał i gdzie nasze miejsce powinno być. I teraz nie gramy w pucharach, ani w Pucharze Polski, ani nie mamy pucharu UEFA, także możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na lidze. Tych meczów będziemy grać mniej na pewno. Ważne będzie dobrze rozpocząć ten sezon i jeżeli wygramy pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, sądzę, że będzie dużo łatwiej. Jeżeli stanie się inaczej, będzie na pewno trudniej, ale jak najbardziej stać nas na to, żeby grać w pierwszej ósemce i o to będziemy walczyć. Po to się przygotowujemy tutaj, po to ciężko pracujemy, żeby zarówno sobie, jak i kibicom pokazać, że nasze miejsce jest w tej górnej części tabeli.